I jak widać, każdy może być podejrzany w tym świecie. Więc to... Naprawdę Adachi? Cóż... Póki co... To tylko nasze przypuszczenia. Musimy to potwierdzić. To wciąż tylko teoria. Musimy potwierdzić to tak szybko, jak możliwe. To na oto się wygane. Coś przyszło mi do głowy, jeżeli chodzi o tę sprawę i chciałabym skonsultować to z detektywem Adachim. Ha? Transport? Teraz? Rozumiem. Dziękuję. O co chodziło z tym transportem? Przewożą na Matamę. Detektyw Adachi zmierza do szpitala, aby przygotować przeniesienie na Matamę. Musimy się tam udać. Aby tylko nic się konkretnego nie stało. Mam taką szczerą nadzieję. A propos. No, Adachi. Ty wciąż tu jesteś. Co tu robicie? A, wiecie, gdzie poszedł pan do Jima? Powiedzieli mi, że znowu się wypchnął z pokoju. Zapewniam pana, że upewniliśmy się, żeby mu powiedzieć, że musi tam zostać, ale cały czas wychodzi sam z siebie. Kochany wujek. Jak już tylko namatamy, zostanie przeniesiony. Miałem nadzieję, że wrócę do domu. Więc został przeniesiony, tak? Cóż, wygląda to, że naprawdę bardzo się śpieszę, aby wyrzucić go z tego szpitala. No, tak. Nie muszę go tutaj zostawić, skoro w pobliżu jest pan Dajima i Nako, prawda? Czy wy też tak nie sądzicie? Co robicie? Pokój Nako jest w drugim skrzydle. A może powinniście już tutaj pójść, zanim Dajima was znajdzie? Jeżeli was złapie, znowu zacznie wam dokuczać. A propos, Adachi, gdzie jest Namatame? Było dzisiaj strasznie głośne z jakiegoś powodu. Pani Dojima, co pan tu robi? Namatame został już przeniesiony. Szukałem pana, by pan to przekazać. Że co? Kto na to pozwolił? Muszę go jeszcze spytać parę rzeczy. Da pan spokój, pani Dojima! Te pierwsze dwa morderstwa bardzo mnie trapią. Jego motywy są dosyć wątłe, a alibi w 100% pewne. Praktycznie wszystkie wątpliwości zostały już rozwiane, oprócz tego. No, co na twojej intuicji detektywa, prawda? No to przeniesiony. Nie musi pan na mnie za to wyżywać. A wy naprawdę powinniście wrócić do domu. Pewnie znowu będziecie się wtrącać w PPT. Co się wstąpiło? To dziwne, że nagle tak bardzo przejmuje się pracą. Naprawdę, zawsze daje siebie 110%, kiedy chodzi o pracę. Pan też powinien wracać do roboty, panie Dojima. Pańskie obecne zadanie to wrócić do zdrowia. Co tu robicie? Przyszliście mnie porozmawiać? Chcielibyśmy coś potwierdzić z panem Adachim. Czy możesz mi powiedzieć coś o przesłuchaniu Saki?
czemu bym jej nie przesłuchiwać? To ona znalazła ciało dziennikarki. Ale nie wiedziała o tym zbyt wiele, więc rozmawiałem z nią raz albo dwa. A wtedy kiedy Yamano zniknęła? Wtedy kiedy zniknęła, prawda? Cóż... Nie mogę być pewien, to nie jest tak, że ją widziałem czy coś. Słyszeliśmy coś innego. To było wiele miesięcy temu. Trochę mam zaniki pamięci. O tyle chcieli się zapytać? Cóż, mam nadzieję, że to pomogło. A co z tym listem? Ostrzegawczym listem? Z poruszkami? Ten, który został dostarczony do jego domu. Jest teraz posiadany policji, prawda? Nie pamiętam... Co to ma znaczyć, że nie pamiętasz? Dam ci go, aby się przekazał go do laboratorium, żeby go przebadali. Chyba nie wmówisz mi, że zapomniałeś. Przepraszam. Taki wypadek zdarzył się tuż po tym i przez to wszystko zapomniałem po prostu. To było tylko jakiś dziki wygłup, prawda? No cyli. Zresztą, dlaczego się mnie o to pytacie? Na litość boską, co to ma znaczyć? Panie Dojima, musi pan wracać do łóżka. W ten sposób pańskie rany nigdy się nie wyleczą. A wy musicie wracać do domu. Macie jakieś pojęcie, kiedy jest w tej chwili godzina? Wracam. Muszę wrócić na komisariat i zdać raport. No i jeszcze jedna rzecz. Wiemy na 100%, że pierwsze dwa morderstwa nie były wykonane przez Namotamę. Ktoś inny ich zabił. Panie Adachi, czy wie pan może, kto mógł to być? Nie. Nie mam pojęcia, o czym mówicie. Myślimy, że możesz to być ty. Co? To jakieś kpiny! Doskonale wiemy, że to Namatame ich wrzucił. Wrzucił? Ciekawe. Co powiedziałeś? Wrzucił? O co chodzi z tym wrzucaniem? Czy znasz metody, które zostały popełnione te morderstwa? Nie mówisz mi, że to o telewizorach to była... Cóż, znasz, się rozumiem. Szczerze mówiąc, panie Adachi, naprawdę zaciekawiło mnie coś, co pan powiedział. Wcześniej nie wiedziałem dlaczego, tylko wiedziałem, że coś tu nie gra. Pamiętasz, kiedy czytaliśmy dziennik Namatame w miejscu wypadku pana Dojimy? Powiedziałam wtedy, że nawet ofiary, które przetrwały i nigdy nie zostały podane do wiadomości publicznej, są tu wypisane. A w odpowiedzi usłyszałem, że... Wow! A więc to na pewno tak. W jaki sposób miałoby to sprawić, że na pewno by tak było? W tym czasie policja nie miała pojęcia o tym, że były inne próby popełnienia zbrodni związane z tą sprawą. Nie miałeś powodu, żeby cokolwiek takiego powiedzieć. Jakby to nie patrzeć, są niezliczone przypadki ludzi znikających na parę dni. Mimo to, kiedy przeczytałem tę listę, nie zgłosiłem żadnego sprzeciwu. Naprawdę dziwne. Co pan na to, detektywie Adachi? Nie wiem! Powiedziałem, że jestem zajęty! No...
Wracaj tu, skurwysynu! O boy. Adachi! Cholera. Tak, wujku, na pewno. Adachi! No i... Nie, to tak. Nie. Błagam. Co to? Jestem pewien, że uciekł w tą stronę. Cholera. Gdzie mógł uciec? Znaleźliście go? Nie do końca. Skontaktowałem się z ochroną. Nikt nie widział Adachiego i nie ma słowa o tym, że ktokolwiek stąd wyszedł. Więc musi być gdzieś na skrzydle. Wciąż tutaj? Ale przeszkoliliśmy i nie znaleźliśmy nikogo nigdzie. Dranie. Pani Dojima! Na litość boską! Co mamy z panem zrobić? Przepraszam, trochę się zapędziłem. Mam się w ogóle wydobrzeć! Jeżeli tak dalej pójdzie, będą mogły być trwałe wrażenia. Zapomniał pan, ile problemów mieliśmy przez pana ostatnim razem? Ma pani rację. Przepraszam. O, jest. Musicie znaleźć się do czyjego. Muszę to z nim wyjaśnić. Proszę. Nie opuścił tych skrzydeł, tak? Nie wydaje mi się, że mógł, ale... Czy on... O, raczej... Jeżeli to on jest modecą, może wchodzić, prawda? Czyli wszedł tutaj? Przeszukaliśmy każdy cal tego miejsca. Nie ma gdzie się ukryć. Nie moglibyśmy go gdziekolwiek zgubić. On został otoczony, więc prawdopodobnie uciekł tam. Jeżeli pojawi się po drugiej stronie, to bez wątpienia będzie oznaczało, że to on jest naszym podejrzanym. Mieliśmy rację. I co teraz? Wchodzimy, ale jutro? Teraz jest trochę zbyt niebezpiecznie. Zbyt niebezpiecznie jest wchodzić stąd. Jesteśmy 100% pewni, że użył tego telewizora w dodatku. Nie wiemy, gdzie może poprowadzić. Weźmy z Junes, jak zwykle. Będzie dobrze. Jak będziemy na niego gotowi, zniszczymy go w jednym uderzeniu. That's the plan. Oh. Niespodziewany zwrot wydarzeń, tylko w Personie 4. No bo z tym tylko to może być straciłem, ale... Dlaczego? Dzisiaj już nigdzie nie wychodzimy, dlatego idę spać. Zdecydowanie idę spać. O! Teddy? Co tu robisz? Teddy, pytam się grzecznie, co ty tu robisz? Gdzie ja jestem? Sensei? Czemu tu jesteś? To samo chciałbym ciebie zapytać. Gdzieś tu uciekł. O, naprawdę tajemnicze. Jest tyle rzeczy, których nie wiem. Zdałem sobie z czegoś sprawę. Mianowicie. Myślałem przez ten cały czas o tym, kim naprawdę jestem. Ale nie mogłem znaleźć odpowiedzi. Byłem nikim od samego początku.
Ludzie żyją w innym świecie, a cienie żyją w tym świecie. Od samego początku tylko tyle w tym wszystkim było. Były tylko cienie w tym świecie. Stary, wszyscy się o ciebie martwią, wiesz? Jesteś taki miły, sensei. Zdałem sobie jeszcze sprawę. Tego dnia w szpitalu zdałem sobie sprawę, że nie mogę nic zrobić. Jak tylko o tym pomyślałem, straciłem przytomność. Kiedy się obudziłem, była we mgle. Cień nie mogą zostać w świecie ludzi. Nie jest im to dane. Chodziłem, chodziłem, a nie było niczego wokół mnie. Kiedy zacząłem myśleć, że nie mógłbym pójść gdziekolwiek, słyszałem dźwięk samochodu i znalazłem się tutaj. Pamiętam teraz wiele rzeczy. Mój świat to miejsce ukształtowane przez umysły ludzi. Danego dnia cień żyjący w tym świecie obudził w sobie ludzkie emocje. A ludzie i cienie są zupełnie różnymi istotami. Więc zapomniał, że był cieniem. Chciał zapomnieć. Chciał, żeby ludzie go polubili. I dlatego stał się czymś takim. Naprawdę jestem głupi. Nie przeczę. To co ten drugi Teddy powiedział. Jak na to nie patrzysz, to była prawda. Jakkolwiek bym nie szukał samego siebie. Nie mam siebie. Nie było mnie. Na samego początku. Jestem tylko cieniem, który przyjął inną formę, żeby ludzie go polubili. Było lepiej, gdybym sobie nie przypomniał, ale tak się stało. Prawdopodobnie niedługo stanę się znowu zwykłym cieniem. A tak, sensei. Pewnego dnia, kiedy spotkasz się z Nako w niebie, przeprosił za mnie. Powiedz jej, że jest mi przykro, że nie mogłem nic zrobić. Powiedz jej, że jest mi naprawdę przykro. Za co przepraszasz? Biorąc pod uwagę, że ona żyje, Teddy. Ktoś tu ją uratował. Naprawdę? Nie, żartuję. Jestem chłop. To wspaniale. Cieszę się, że mogę przynajmniej to usłyszeć. Moje serce jest teraz dużo lżejsze. Robi się śpiące. Jakie dziwne miejsce. Takie uspokajające. Nie jest jak mój świat. Jest tutaj coś strasznie nostalgicznego. Czy to może twój świat snów, sensei? Cóż, nie wiem. I się chyba nigdy nie dałem. A dlaczego ja się tutaj z tobą spotkałem? Co mam teraz zrobić? Chodźmy, razem. Ale nie wiem czego szukać, ani jak tego znaleźć. Jakkolwiek by nad tym się nie zastanawiał, jest tyle rzeczy, których mój mały mózg nie zrozumie. Ale rozumiem jedną rzecz. Cieszę się, że cię poznałem, sensei. Naprawdę jestem aż tak wyjątkowy, jak to wygląda. Więc co się na Teddy'ego?
sprawiła, że moja butelka się przewróciła. Jestem mistrzem wieli socjalnej Tediego. I od tej pory mogę sfuzjować Heller, nosiciela światła. Co jest dosyć ironiczne, biorąc pod uwagę, że Heller to tak naprawdę to samo co Lucyfer. No i poważnie. Ale muszę już iść. To jest twoje miejsce. Nie wygląda to, żebym mógł tutaj zostać. Żegnaj, sensei. Teddy, masz do nas wrócić. Tyle mnie obchodzi. No. Kiedy wy? Czekajcie, jaśnie, nieważne. To miałoby. Bo to może nie mieć sensu, ale jaśnie, więc to ma sens. Incepcja. Wygląda to, że słowa z twojej pamięci nie były jedynymi rzeczami, które tu przywołałeś. To pokój dla gości, którzy mają ego, które może zostać rozpatrzone. Cienie, fragmenty, które odłamały się z ego, nie mają tu miejsca. Siła wody poruszyła jeden kamień, który się zatrzymał, przywracając go do potoku. Interesujące. Cóż, teraz byśmy doszli ponownie. Wciąż jesteśmy w podróży. Nie ma powodu, aby się tu zatrzymywać na dłużej. Margaret? Jesteśmy gotowi do odjazdu. Pozwól, że odjedziemy. Okej. Jesteś w każdym celu takim gościem, jakiego się spodziewałem. Czas, abyś wracał do siebie. Co bardziej intryguje mnie, gdzie to wszystko zmierza? Będziemy oczekiwać twojej następnej wizyty. A już niedługo, coraz bliżej, fuzjowanie. Jej. Jak? Znalazłeś tego? Nope. Nie, i nikt go nawet nie widział. Tam mała głupia poszedł kulka. W takim momencie, kiedy ta sprawa zatoczyła... jest w punkcie zwrotnym. Jezu. Nie mam wyboru. Musimy szukać Adachiego sami. Może coś z tego wyjdzie. Wow, spójrzcie, jak gęsta stała się ta mgła. Jest jeszcze gorzej niż ostatnio. Co to? Jesteś naprawdę okrutna aura. Czuję się zupełnie inaczej niż jak byliśmy ostatnio razem. Lepiej, żebyśmy się pospieszyli. Dajcie mi chwilę, spróbuję znać się dlaczego. Powodzenia. Nie jest gane, potrzebujemy 5000 wskazówek. Czy to znaczy, że i ten świat, i nasz są w tej chwili niszczone? Nasze okulary działają na tą mgłę po drugiej stronie. To na pewno nie jest normalne. Dodatkowo słyszałem, że coraz więcej ludzi choruje przez tą mgłę. Ciekawe, co się stanie. Wyczułem go. Adachi tu na pewno jest. O, wow. To jest postęp. Naprawdę? Którędy? Moment. Dokładnie. Moment.